Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Kochani, witajcie w nowym tygodniu, w poniedziałek, w naszym kolejnym spotkaniu wieczornym, spotkaniu nowym, czyli nowenna do Matki Bożej rozwiązującej węzły. Zapraszam do wspólnej, codziennej modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Rachunek sumienia, jak zawsze, na początek naszej modlitwy. Powierz się Panu Bogu w Jego miłosierdzie, potem przeprosimy i się pomodlimy. Nasz najlepszy Ojcze, Ty wysłałeś swojego Syna, aby On przez swoje życie, przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie przywrócił nas do jedności z Tobą. Dlatego powołując się na to wszystko, co On nam wysłużył, na Jego zbawczą mękę, na krew, którą przylał za nas, oddajemy w Twoje ręce nasze grzechy, nasze słabości, wszelkie nasze zło. Prosimy Cię, przyjmij je, zniszcz je swoim miłosierdziem, a nas przyciągnij do siebie, bo Ty żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen. Modlitwa na siódmy dzień. Matko Najczystsza, zwracam się dzisiaj do Ciebie, błagam o rozwiązanie tego węzła w moim życiu. Tutaj wymień, o co chodzi. Błagam o wyzwolenie mnie spod władzy złego. Bóg udzielił Ci wszelkiej władzy nad demonami. Wyrzekam się dziś szatana i wszystkiego, co od niego pochodzi. Wyznaję, że Jezus jest moim jedynym zbawcą, moim jedynym Panem. O Maryjo rozwiązująca węzły, zmiażdż głowę złego. Zniszcz pułapki, które stały się przyczyną zniewolenia w moim życiu. Dziękuję, Matko Najukochańsza. Panie Jezu, wyzwól mnie przez Twoją najdroższą krew. Amen. Maryjo, rozwiązująca węzły, módl się za nami. Jesteś chwałą Jeruzalem i chlubą naszego narodu. Modlitwa do Maryi rozwiązującej węzły. Dziewico Maryjo, Matko pięknej miłości, Matko, która nigdy nie opuszcza z dziecka wołającego o pomoc, której ręce nieustannie pracują dla dobra Twoich umiłowanych dzieci, a serce przepełnia Boża miłość i nieskończone miłosierdzie. Zwróć ku mnie swoje spojrzenie, pełne współczucia. Ty wiesz, jak bardzo brak mi nadziei i jak cierpię, i wiesz, jak te węzły mnie paraliżują. Maryjo, Matko, której Bóg powierzył rozwiązywanie zawiłości serc Jego dzieci, w Twoje ręce składam wstęgę mojego życia. Nikt, nawet zły, nie może pozbawić Cię możliwości udzielenia mi miłosiernej pomocy. Nie ma takich węzłów, których Ty nie mogłabyś rozwiązać. Matko Wszechmocna, proszę, weź dzisiaj tę zawiłość dla chwały Boga, dzięki Twojej łasce oraz mocy wstawiennictwa u Twojego Syna Jezusa, mojego Wyzwoliciela, rozwiąż ją i rozwiąż na zawsze. Jesteś pocieszeniem danym mi przez Boga, umocnieniem moich wątłych sił, ubogaceniem w mojej nędzy, oswobodzeniem od wszystkiego, co przeszkadza mi być z Chrystusem.
Przyjmij moje wołanie, chroń mnie, prowadź i strzeż. Ty jesteś moją najpewniejszą ostoją. Amen. Maryjo, rozwiązująca węzły, módl się za nami. Kolejny dzień, kochani, siódmy, już za nami. Przypominam o codziennym różańcu, który należy jeszcze odmówić jednej części. I przypominam, że właśnie teraz będzie błogosławieństwo. Proszę dać wasze czoła do tego błogosławieństwa. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Śpijcie najlepiej, śpijcie w pokoju Chrystusa. Niech to będzie dobra, piękna noc. Do usłyszenia, do zobaczenia jutro z Bogiem. Wszystkiego pięknego, dobranoc. Pa.